Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie września. Jeśli chodzi o wrzesień, to udało mi się przeczytać 6 książek, chociaż tak naprawdę jedną z nich, tę pierwszą, którą Wam tutaj chcę pokazać, czytałam od wielu, wielu miesięcy. Natomiast to właśnie w tym miesiącu przewróciłam tę ostatnią stronę, dlatego też zaliczam ją na poczet tego właśnie miesiąca. Gatunkowo mam wrażenie, że jest dosyć różnorodnie, ponieważ była powieść młodzieżowa, była powieść klasyczna, jest reportaż, tak więc mam nadzieję, że każdy będzie miał szansę znaleźć coś dla siebie. Tak więc już nie przedłużając, zacznijmy od tej pierwszej książki, a jest to Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. No to jest książka, z którą ja męczyłam się, chociaż nie chcę powiedzieć męczyłam się, bo to brzmi tak negatywnie, ale którą zaczęłam czytać bodajże w lutym tego roku, tak więc czytałam ją no chyba dosłownie 6 miesięcy, jakoś tak wydaje mi się, że to wychodzi mniej więcej pół roku. I ja tę książkę czytałam tak długo, ponieważ ja generalnie mam problem z grubymi książkami, aż tak grubymi książkami. To znaczy, gdzieś tam w mojej głowie rodzi się taka myśl, że z tymi książkami spędzam bardzo dużo czasu i przez to spowalnia mi się cały ten proces czytania. Krótsze książki jestem w stanie przeczytać znacznie szybciej, wiecie, w tym kontekście, że jestem w stanie przeczytać więcej stron na raz niż w takich właśnie wielkich klocach. Tutaj czytałam dosłownie po, nie wiem, rozdziale dwutygodniowo i odkładałam tą książkę czasem nawet na cały miesiąc i w ogóle do niej nie zaglądałam. Natomiast ostatecznie w końcu udało mi się ją przeczytać. Oceniłam ją na 4,5 gwiazdki na 5, także naprawdę bardzo, bardzo wysoko. No jest to bardzo dobra książka, niewątpliwie. I tacy bardzo wyraziści bohaterowie, z którymi naprawdę można się zżyć. Ja też o tej książce mówiłam ostatnio w filmie o książkach, które polecam na jesień, bo wydaje mi się, że ona naprawdę będzie świetnym wyborem na takie długie jesienne wieczory. Także też nie chcę się tutaj rozwodzić. Nie jest to może jakiś mój ulubieniec, nie jest to najlepsza klasyczna książka, jaką w swoim życiu przeczytałam. Natomiast no bardzo polubiłam bohaterów, bardzo się gdzieś tam z nimi zżyłam właśnie na przestrzeni tych miesięcy, kiedy tę książkę czytałam. I dodam tutaj tylko tyle, że często spotykam się z taką opinią, że Scarlett O'Hara to jest taka bohaterka, której nie da się lubić, że ona jest w ogóle strasznie zrozumiała, że jest w ogóle beznadziejna i że w ogóle, no, masakra. Ja tak nie uważam, powiem Wam szczerze. Ja uważam, że Scarlett była naprawdę bardzo zaradna, jak na to, co ją spotkało w życiu i jak na to, jak została wychowana i do czego została wychowana. Uważam, że po prostu w danych sytuacjach zachowywała się tak, aby przede wszystkim zapewnić sobie i swoim najbliższym, no, jakikolwiek byt, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Także być może te jej decyzje nie były do końca, no, nie wiem, moralne, czy powiedzmy zgodne z obyczajowością tamtych lat, natomiast wydaje mi się, że była naprawdę bardzo zaradną osobą i nie powiedziałabym po prostu, że jest taką bohaterką nie dającą się lubić. Raczej patrzę na nią trochę inaczej. Wydawało mi się też, sięgając po tę książkę, że jest to romans z jakiegoś powodu, nie wiem, tak mi się kojarzyło też z filmem chyba po prostu. Natomiast romansu tak naprawdę w tej książce jest stosunkowo niewiele. Bardziej to właśnie jest taka historia obyczajowa na temat tego, jak żyło się ludziom w czasach wojny secesyjnej i tuż po tej wojnie. Oczywiście no, są tutaj spore przekłamania historyczne, szczególnie dotyczące osób czarnoskórych, także trzeba mieć po prostu to na uwadze, trzeba wziąć na to poprawkę, że nie są to wiarygodne realia historyczne, jeżeli chodzi akurat o tę kwestię. Natomiast samą książkę czyta się dość przyjemnie i nawet nie czuć tego ciężaru właśnie. Podejrzewam, że gdybym naprawdę do niej siadła, to byłabym w stanie ją skończyć dużo, dużo szybciej, bo to jest naprawdę napisane takim lekkim stylem. Nie czuć, że jest to jakaś bardzo stara książka, wiecie, nie ma tutaj jakiegoś takiego przestarzałego języka, także czyta się to naprawdę całkiem przyjemnie i można się w tę historię wciągnąć. Druga książka, którą w tym miesiącu czytałam, to książka, która po prostu przeorała mnie emocjonalnie, a była jeszcze jedna taka książka, o której opowiem Wam na końcu. A książka, o której teraz chciałam powiedzieć, to jest książka 11 września, Dzień, w którym zatrzymał się świat, Michaela Zakoffa. To jest reportaż dotyczący oczywiście wydarzeń z dnia 11 września. Ja o tej książce nagrywałam osobny film, także tutaj gdzieś nad moją głową, nie wiem z której strony, w każdym razie gdzieś nad moją głową pojawi się odnośnik do tego filmu, bo tam wydaje mi się, że wyczerpuje temat. Natomiast tutaj tylko tak szybko powiem, że jest to historia właśnie tego, co wydarzyło się w tym konkretnym dniu. To znaczy nie oczekujcie po tej książce jakiegoś kontekstu politycznego, tego, co doprowadziło do tych wydarzeń, w ogóle czegokolwiek na temat wojny w Afganistanie, czy na temat terroryzmu. To są po prostu historie ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie, albo którzy ją przeżyli, albo ich bliskich. Także to są takie bardzo osobiste historie ludzi, którzy w pośredni bądź bezpośredni sposób brali udział w atakach z dnia 11 września. Bardzo wzruszające, bardzo przejmujące. Tutaj jest sporo takich fragmentów autentycznych rozmów, na przykład pasażerów tych feralnych lotów, które są po prostu gdzieś tam dostępne do odsłuchania w internecie. Wiecie, to są właściwie ich ostatnie słowa tak naprawdę, no bo wiemy, że te samoloty się rozbiły i nikt z pasażerów czy załogi czterech samolotów nie przeżył. Także no, są to bardzo, bardzo przejmujące historie. Trochę to jest laurka, ale no wiecie, to są ludzie, którzy zginęli. To są ofiary jednak zamachów terrorystycznych. Więc też trudno tutaj oczekiwać, że autor podszedłby do tego w jakiś taki sposób krytyczny. Wiadomo, że to są po pierwsze wspomnienia bliskich zmarłych, a po drugie też, no po prostu to jest taka książka, która jest trochę hołdem dla tych ofiar, dla osób, które zginęły tamtego dnia, więc no nic dziwnego, że jest tutaj taka, a nie inna narracja, ale zaznaczam, że to się dzieje. Chociaż ja też czuję taką potrzebę trochę wyjaśnienia tego, o co mi chodziło, bo ja mówiłam o tym w recenzji, ja tutaj jakby absolutnie nie mam nic do tego właśnie, że te ofiary są i ludzie, którzy brali udział w tych atakach, są przedstawieni w taki, a nie inny sposób, no bo tak jak właśnie mówię, nie wyobrażam sobie, żeby to mogło być
w jakikolwiek inny sposób zrobione. Bardziej chodzi mi o to, jak autor tutaj pisze, jakim on się stylem posługuje, bo czasami są takie zdania, jakby z jego strony, to nie chodzi o to, o czym on mówi i kogo opisuje, tylko to, jak sam konstruuje swoje zdania. I one czasem są takie trochę nachalne i takie na siłę, jeszcze próbujące wzbudzić w nas jeszcze większe emocje, a te emocje są i tak ogromne już bez tego, także po prostu momentami stylowo gdzieś tam mi to zgrzytało, ale i tak oceniłam tę książkę na 5 gwiazdek na 5, bo bardzo ją przeżyłam, była to dla mnie bardzo emocjonalna lektura i naprawdę bardzo, bardzo gorąco wam ją polecam. Później sięgnęłam po coś, co w zamyśle miało być dużo lżejsze, ale powiem wam, że ostatecznie to wcale nie była aż taka lekka lektura, a jest to książka Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Jest to książka dosyć stara już, ponieważ ona pierwotnie została wydana jakoś chyba w 2012 roku. W Polsce również była wydana pod innym tytułem, natomiast teraz została wznowiona przez wydawnictwo Winidia. Została wznowiona chyba z tego powodu, że szykuje się druga część tej książki i pewnie podejrzewam, że dlatego wydawnictwo postanowiło odkupić za nie prawa i wydać po prostu całą serię. Tak myślę, nie wiem, czy taka jest prawda. Natomiast jeżeli chodzi o samą historię, to jest historia, której akcja rozgrywa się w latach 80., konkretnie chyba w 1987 roku w El Paso, w Teksasie, w takiej bardzo meksykańskiej części Teksasu i również główni bohaterowie są właśnie, oni są Amerykanami, no bo urodzili się w Stanach Zjednoczonych, natomiast ich rodzice to są Meksykanie, natomiast oni oczywiście też silnie są z tym Meksykiem związani. I jest to taka historia, powiedziałabym, melancholijna, nostalgiczna, taka też troszkę niedopowiedziana, wydaje mi się, to znaczy też nie jest taka wprost, jest taka bardzo powolna, bardzo subtelna. Autor tutaj ma taki naprawdę bardzo wyjątkowy styl pisania, wydaje mi się. I to wszystko sprawia, że tej książki nie czyta się tak do końca jak młodzieżówkę. Czyta się ją trochę jak literaturę piękną momentami. A jest to taka historia dorastania właśnie dwójki nastolatków, którzy na początku tej historii mają bodajże 15 lat, później tam dorastają i mają chyba 18. Główny bohater, w ogóle oni mają takie śmieszne imiona, właśnie Arystoteles i Dante i dlatego się zaprzyjaźniają, to ich tak do siebie bardzo zbliża. Ari to jest taki prosty chłopak, który nie pochodzi z jakiejś bogatej rodziny. Dodatkowo nad jego rodziną wisi taki trochę cień w postaci brata, który został zamknięty w więzieniu. No i właśnie to tak trochę psuje te wszystkie relacje rodzinne, mimo tego, że rodzice są tutaj naprawdę przedstawieni w wyjątkowy sposób, zarówno właśnie Ariego, jak i Dantego. Natomiast Dante to jest taki chłopak z dobrego domu, oboje jego rodzice są wykształceni, jego tata jest wykładowcą na uniwersytecie, jego mama nie pamiętam kim, szczerze mówiąc, ale to są po prostu ludzie wykształceni, ludzie tacy obeznani, oczytani i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie oni się zaprzyjaźniają i stają się takimi naprawdę bardzo, bardzo bliskimi przyjaciółmi i dorastają razem, gdzieś tam przeżywają różne wzloty i upadki. No i tak jak wspomniałam na początku, mimo tego, że jest to książka młodzieżowa, to właśnie za sprawą tego takiego stylu pisania czyta się to trochę jak literaturę piękną. Naprawdę nie spotkałam się jeszcze z takim stylem pisania w książkach młodzieżowych, wydaje mi się. Także pod tym względem ta książka jest na pewno wyjątkowa. Dla mnie to są 4 gwiazdki na 5 i naprawdę uważam, że jest to książka warta uwagi, także jeżeli jeszcze nie czytaliście, to gorąco polecam. I kolejna ciężka i trudna lektura września to była książka Historia przemocy Edwarda Louisa. Jak wiecie, w tym miesiącu, znaczy już w zeszłym w zasadzie, we wrześniu, wyszła najnowsza powieść z tego autora, która nazywa się Kto zabił mojego ojca. No i przed przystąpieniem właśnie do tej najnowszej książki chciałam nadrobić zaległości z historią przemocy. To też jest częściowo autobiograficzna historia. Tutaj mamy historię chłopaka, który w wigilijnej nocy spotyka nieznajomego na ulicy, zaprasza go do siebie do mieszkania i zostaje zgwałcony. I to jest właściwie historia nie samego gwałtu i nie tego, co się wtedy wydarzyło, natomiast tego, jak przebiega później proces składania zeznań na policji, jak później odbierają się ludzie, jak w ogóle... Wiecie, to pokazuje, jak okrutny jest ten system, jak często ofiara musi się tłumaczyć z tego, co się wydarzyło, dlaczego to się wydarzyło, jaki odczłowieczający to jest proces. I trochę uświadamia, dlaczego tak wiele gwałtów i w ogóle różnych takich kwestii związanych z naruszaniem seksualności jest po prostu niezgłaszanych na policję czy gdziekolwiek, no bo po prostu cały ten proces jest bardzo odczłowieczający i bardzo taki trudny do przejścia psychicznie. Jakby sama ta przemoc, samo to, że ta osoba została zgwałcona, nie było wystarczająco traumatycznym przeżyciem. Także ta książka właśnie bardzo dobrze to pokazuje. Tutaj też mamy siostrę głównego bohatera, która też często jakby podważa to, co on zrobił. Ona tam w pewnym momencie rzuca takie słowa, że ona by krzyczała i żeby się darła strasznie, gdyby ktoś ją gwałcił i w ogóle. No, jak można coś takiego powiedzieć ofierze gwałtu? Nie wiemy, jak byśmy się zachowali w takiej sytuacji. Nie wiemy, czy by nas sparaliżował strach, czy co byśmy zrobili, więc no, jest to naprawdę taka książka bardzo poruszająca i bardzo emocjonalna. Natomiast to, co mi w niej przeszkadzało, bo to nie jest tak, że ja tę książkę oceniłam bardzo wysoko, przeszkadzał mi w niej sposób narracji. On był taki bardzo chaotyczny, taki, że ciężko się było w tym odnaleźć. Ja się bardzo często w ogóle w tej książce gubiłam gdzieś wątek, musiałam się cofać kilka stron, czytać je ponownie. Także myślałam, że to będzie książka, którą przeczytam sobie na raz, bo ona ma tam 120 stron, dobra, 180, trochę więcej. Natomiast no, często właśnie, tak jak mówię, wracałam gdzieś tam parę stron, bo się totalnie pogubiłam, bo nie wiedziałam, co się działo, co w ogóle o co chodzi. Także ten sposób pisania, ta narracja była
była taka bardzo chaotyczna i bardzo wybijało mnie to z rytmu czytania. Natomiast rozmawiałam z kilkoma osobami i rzeczywiście taka narracja, właśnie taki chaotyczny sposób prowadzenia tej historii ma sens w kontekście tego, co spotkało głównego bohatera. No ale to nie zmienia faktu, że po prostu ciężko się tę książkę przez to czyta i ciężko jest przez nią przebrnąć. Mimo to na pewno jest to historia warta poznania, warta polecenia. Także jeżeli podobała Wam się na przykład książka Edwarda Lewisa Koniec z Eddym, albo jeżeli w ogóle jeszcze tego autora nie czytaliście, no to na pewno warto się tym nazwiskiem zainteresować. I kolejna książka, którą tutaj mam, to Snowflake, Louise Nylon. Jest to autorka, to jest jej debiutancka powieść, a sama autorka od razu została okrzyknięta nową Sally Rooney, tak więc tak z przytupem po prostu weszła w ten literacki świat. I rzeczywiście są tutaj podobieństwa. Przede wszystkim obie panie pochodzą z Irlandii, tak więc akcja w obu tych książkach, bo Snowflake wydaje mi się, że bardziej jest podobny do normalnych ludzi niż do rozmów z przyjaciółmi. Akcja obu tych książek rozgrywa się w Irlandii, w dużej mierze też w Dublinie i opowiadają o bardzo, bardzo podobnych motywach, to znaczy zarówno w normalnych ludziach, jak i właśnie w Snowflake mamy taki motyw dorastania. To są takie historie coming of age, historie, kiedy młode dziewczyny, 18-19-letnie, gdzieś tam wyrywają się z rodzinnego miasteczka i wyjeżdżają na studia. Natomiast porównywałabym te książki tylko i wyłącznie na poziomie fabularnym, ponieważ pisarsko Sally Rooney jest według mnie o wiele lepsza. Ona ma o wiele taki bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, ale taki bardziej wyrafinowany styl pisania, powiedziałabym. U Sally Rooney jest wszystko takie, wiecie, między wierszami, dużo jest niedopowiedziane, sporo trzeba się domyślać i też sporo osób odbija się od tego stylu pisania. Natomiast Louise Nylon wszystko pisze wprost. Ona pisze takimi bardzo prostymi słowami. Jej rozdziały w jej książkach są bardzo krótkie. Wydaje mi się, że ta książka jest dużo bardziej przystępna w odbiorze, także jeżeli nie podobała Wam się Sally Rooney, to jest duża szansa, że Louise Nylon Wam się spodoba, bo no mimo tego, że właśnie te książki i tu pisarki można porównywać gdzieś tam na poziomie tego, jakie wątki poruszają w swoich książkach, tak pisarsko to jest zupełnie co innego, więc tutaj chciałam podkreślić, że mimo tego, że te pisarki są porównywane i te porównywania nawet na jakimś poziomie są zasadne, to jednak są to dwie zupełnie różne pisarki i to, że na przykład nie podobała Wam się Sally Rooney, to nie znaczy, że nie spodoba Wam się Louise Nylon i odwrotnie. Natomiast jeżeli już chodzi o sam Snowflake, już całkowicie abstrahując od normalnych ludzi i od Sally Rooney, to tutaj mamy historię 18-letniej Debbie, która dostaje się na studia na Trinity College i właśnie ona mieszka na takiej rodzinnej mlecznej farmie z matką i z wujkiem, natomiast ta jej relacja rodzinna jest dosyć trudna, ponieważ jej matka jest osobą, która ma różne takie problemy psychiczne. Oczywiście również nie przelewa im się, jest to taka raczej biedna rodzina, która utrzymuje się wyłącznie z tej farmy mlecznej. W dużej mierze utrzymuje jej po prostu ten wujek, który z nimi mieszka, a w zasadzie nawet nie z nimi w domu, tylko w takiej przyczepie kempingowej gdzieś tam w pobliżu domu. Natomiast jeżeli chodzi o matkę Debbie, to prześladują ją sny, które ona tak natrętnie spisuje, ponieważ wierzy, że one są prorocze. I to jest taki trochę wątek, taki motyw realizmu magicznego. I on jest bardzo intrygujący i powiem Wam szczerze, że to jest najlepsza rzecz według mnie w tej książce. Natomiast trochę ten wątek jest niedopracowany. Ta książka ma taki olbrzymi, niewykorzystany potencjał w sobie, bo ten wątek tak naprawdę w żaden sposób nie zostaje zamknięty. On trochę do niczego nie prowadzi, trochę nie bardzo z niego cokolwiek wynika. Także tutaj mam takie poczucie właśnie niewykorzystanego potencjału, bo naprawdę ten pomysł i to, jak to się rozwijało, było naprawdę rewelacyjne, ale wydaje mi się, że autorka mogła z tym zrobić coś więcej, ale mimo to są tutaj również inne kwestie, dla których warto tę książkę przeczytać, bo tak jak wspomniałam, jest to taka książka coming of age, więc wydaje mi się, że będzie idealna dla takich osób, które mają właśnie te 18-19 lat, które urodziły się po 2000 roku i które w dużej mierze będą się mogły utożsamić, czy to z główną bohaterką, czy z jej przyjaciółką, bo ona wyjeżdżając na studia poznaje taką przyjaciółkę, która nazywa się Xanthi, nie jestem pewna, czy tak wymawia się to imię, bo to imię jest dosyć nietypowe. Właśnie zarówno Debbie, jak i Xanthi mają swoje problemy, oczywiście zupełnie inne, ponieważ no, Debbie pochodzi z, gdzieś tam z przedmieść, z jakiejś wsi, z biednej rodziny, natomiast Xanthi pochodzi z takiej inteligenckiej, bogatej rodziny, ale no, każdy ma swoje problemy i jedna dziewczyna zazdrości czegoś drugiej. Tak więc mamy tutaj poruszone takie wątki z trudnościami w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości, z taką próbą dopasowania się do społeczeństwa, do jakiejś grupy, do której się nie do końca przystaje. Takie poczucie bycia gorszym z powodu tego, skąd się pochodzi, ale też na przykład problemy z depresją, także sporo tutaj autorka porusza i tak jak mówię, no wydaje mi się, że to jest taka książka, z którą wiele osób, takich młodszych szczególnie, będzie się mogło utożsamić. Wiele osób właśnie dopiero wybierających się na studia, czy będących na studiach, będzie mogło tutaj znaleźć coś dla siebie. Mnie ta książka się bardzo podobała, tak jak wspomniałam na początku, ona jest naprawdę bardzo przystępna i ma ten świetny wątek realizmu magicznego. Natomiast oczekiwałabym czegoś więcej, to znaczy ja rozumiem, że to jest debiut, ale jednak chciałabym zobaczyć tutaj coś więcej w tej książce i mam nadzieję, że autorka będzie w stanie nam to pokazać w kolejnych swoich książkach, bo na pewno Snowflake jest mocnym debiutem i na pewno jest to nazwisko, które warto gdzieś tam sobie, wiecie, zapamiętać z tyłu głowy, bo pisze ciekawie, pisze naprawdę w taki bardzo, bardzo dobrze czytający się sposób, nie wiem, czy to ma sens, co teraz powiedziałam, ale na pewno pióro ma niezłe i po prostu chciałabym zobaczyć, jak się będzie rozwijać, także Snowflake Wam również bardzo polecam. I ostatnia książka, którą przeczytałam we wrześniu, to reportaż Jacka Hołba, Beze mnie jesteś nikim, czyli Przemoc w polskich domach.
Ja czytałam dwie poprzednie książki tego autora i wiedziałam, że ta również będzie bardzo wstrząsająca i bardzo taka po prostu, wiecie, dosadna, brutalna i ciężka do przebrnięcia. Ale tutaj naprawdę momentami miałam takie wrażenie, że ja nie będę w stanie tej książki skończyć. Ona była dla mnie tak dużym obciążeniem gdzieś tam psychicznym, że naprawdę bardzo ciężko mi się tę książkę czytało. Wydaje mi się, że ten temat jest o tyle trudniejszy od poprzednich, a w zasadzie no, też nie trudniejszy, bo ciężko to w jakikolwiek sposób wartościować. Natomiast wydaje mi się, że jednak temat przemocy domowej będzie bliski bardzo, bardzo, bardzo wielu osobom. Nawet jeżeli być może wcześniej nie do końca sobie z tego zdawaliśmy sprawę, albo, no nie wiem, gdzieś tam to wypieraliśmy z głowy, to wydaje mi się, że jest to taki temat, który 90% polskiego społeczeństwa doświadczyło pośrednio bądź bezpośrednio. Dlatego wydaje mi się, że ta książka jest właśnie tak trudna pod względem emocjonalnym. Oczywiście w typowy dla siebie sposób Jacek Hope tutaj całkowicie oddaje głos swoim bohaterom, a rozmawia zarówno z oprawcami, z przemocowcami, jak i z ofiarami. Rozmawia również ze specjalistami, na przykład z psychologami, psycholożkami, ale też z osobami, które na co dzień pracują w takich fundacjach typu Feminoteka, które po prostu na co dzień stykają się z tym problemem i na co dzień mają kontakt właśnie z ofiarami przemocy domowej. Także mimo tego, że ta książka jest stosunkowo cienka, to ten problem naprawdę jest przedstawiony z bardzo wielu perspektyw. I też tutaj Jacek Hope pokazuje nam, że problem przemocy domowej nie dotyczy tylko, wiecie, jakiejś patologii, jakiegoś marginesu społecznego, ale też bardzo często osób z tak zwanych dobrych rodzin, po których być może z zewnątrz w ogóle tego nie widać i w ogóle nikt by się tego nie spodziewał. Ale też to, co jest ciekawe, to to, że autor nie skupia się wyłącznie na mężczyznach jako oprawcach, a wiecie, żonach, kobietach jako tych osobach maltretowanych, ale też jest taki bardzo obszerny rozdział poświęcony mężczyźnie, który doświadczył przemocy ze strony kobiety, ze strony swojej partnerki i również jest właśnie pokazana ta perspektywa, jak to się dzieje, że kobieta, która no, statystycznie jest jakby, wiecie, słabsza fizycznie od mężczyzny, z którą mężczyzna powinien sobie bez problemu poradzić, to źle brzmi, ale no wiecie, co mam na myśli. Jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że jednak mężczyźni też padają właśnie ofiarami przemocy domowej. Ponadto mamy tutaj nie tylko przemoc taką czysto fizyczną, ale jest też mowa o przemocy ekonomicznej, o przemocy psychicznej, także naprawdę no, wydaje mi się, że autor wyczerpuje temat na niewielkiej ilości stron i naprawdę bardzo tak rzetelnie podchodzi do tego tematu. Zresztą, jeżeli czytaliście poprzednie książki Jacka Hołba, to wiecie, że on naprawdę rzetelnie podchodzi do swoich reportaży i jest naprawdę dobrym reporterem. Nie inaczej jest w tym przypadku. Ja Wam tę książkę bardzo polecam, ale z takim bardzo, bardzo mocnym trigger warningiem, bo jest to naprawdę bardzo trudna książka i wydaje mi się, że będzie po prostu bardzo bliska wielu osobom. No i jest trudna do czytania, to na pewno. To były wszystkie książki, które udało mi się przeczytać we wrześniu. Muszę przyznać, że w tym miesiącu naprawdę miałam szczęście do dobrych lektur, ponieważ one wszystkie były ocenione na 4 albo 5 gwiazdek, także naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Dajcie koniecznie znać, jak Wam minął wrzesień czytelniczo. Ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!